Ulica Franciszkańska, jest pani tutaj mieszkanką urodzenia. Przed chwileczką dokonano odkrycia przy budowie DTS. Proszę powiedzieć, co według pani się tutaj znajdowało? No tu znajdowały się podobozy z więźniami w czasie wojny i okupacji do zakończenia wojny. No i tutaj były różne te magazyny, proszę panią, z amunicją. Pamiętam, że jako dzieci to chodziłyśmy, były maski przeciwgazowe, no i ten proszek taki, wie pani, tam byśmy się bawiły tym. A tu, gdzie w tej chwili są te szkoły, to były same obozy, aż pod Kłodnicy. Jeszcze tam są pozostałości, chyba takiej baszcza tam jeszcze chyba jest. Tak, także to nic dziwnego, że tutaj jeszcze mogą się znaleźć jakieś różne odłamki, czy nawet bomby, czy nie wybuchy. Co z tego miejsca ja pamiętam? Wiedzieliśmy jako dzieci, jak więźniowie chodzili do pracy, tak ich pędzili, proszę panią. Tutaj wszędzie, nawet w tym klasztorze byłym franciszkanów, to mieszkali tak samo. Także no my jako dzieci, no to mieliśmy frajdę. Muzeum Śląskie zostało wezwane na budowę DTS-ki, ponieważ zostało coś odkryte. Proszę powiedzieć, jakie było wezwanie, do czego państwa wezwano tutaj? No, zostałem poinformowany, że znajduje się tu granatnik polski, wzór 36, kaliber 46 mm. No i faktycznie dotarliśmy i tenże granatnik wśród innych egzemplarzy broni znajdował się właśnie w tym miejscu. No i przyjechaliśmy, żeby ewentualnie przejąć go do kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach. Innych egzemplarzy broni, to znaczy co jeszcze odkryto oprócz granatnika? No jeszcze karabiny pokładowe samolotów MG-131 oraz amerykański Browning 12,7 mm, najcięższy karabin maszynowy. A jak pan ocenia to znalezisko? No, jest to ciekawa rzecz, że w centrum miasta praktycznie na gruzach jakiegoś budynku zostały znalezione tego typu przedmioty. Zresztą dla działu etnografii parę flaszeczek, też jakichś takich flakoników starych, XIX-wiecznych, żeśmy też przejęli. Może bardziej z początku XX wieku. No, jak mogę ocenić? No, na razie stan tego jest dość średni, żeby nie powiedzieć zły, więc wymaga to dużo pracy. Natomiast no, na pewno trafi do naszej kolekcji i zasili nasze zbiory i będzie eksponowane społeczeństwu.